Obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej Święto Trzech Króli, jedno z najważniejszych i najstarszych świąt w Kościele, znane już od wczesnego średniowiecza. Ewangeliczna historia mędrców opowiada o cudzoziemcach, którzy wiedzeni gwiazdą wyruszyli w drogę do Betlejem. Weszli do domu, w którym przebywali Maria i Józef z Jezusem, ofiarując mu mirrę, kadzidło i złoto, symbole męczeńskiej śmierci, boskości i władzy. Pokłon mędrców ze wschodu, złożony Dzieciątku Jezus, symbolizuje pokłon świata, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem wcielonym. Proszę Jego Ekscelencję księdza biskupa Romana Marcinkowskiego o odmówienie modlitwy Anioł Pański. Serdecznie zapraszam. Wszystkim uczestnikom tą modlitwą ogarnijmy naszą codzienność i prosimy Boga o błogosławieństwo dla nas tu wszystkich zebranych, dla chorych i dla cierpiących. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Czy za nami Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz od serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż,
do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego, o Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Moi drodzy, chociaż to jest dzień tak wielkiej radości, przywołajmy w tym momencie jeszcze naszych zmarłych. Z naszych rodzin, ze szkół, z naszej pracy, z naszego sąsiedztwa, naszych przyjaciół. Tych wszystkich, którzy może w ubiegłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu wędrowali razem z nami w orszaku.